W takiej troszkę zimowej i zaimprowizowanej aurze witam serdecznie wszystkich. Za chwilę będzie zasadniczy film, który będzie podsumowywał jakby naszą przygodę z singlami Shadowsów. Ale właśnie dzisiaj dotarła do mnie bardzo smutna wiadomość i chciałem o tym powiedzieć. Prawdopodobnie większości z Państwa to nazwisko nic nie powie, ale po długiej i ciężkiej chorobie zmarł Rob Bradford, być może największy znawca Shadowsów w ogóle na świecie, z którym miałem przyjemność się zaprzyjaźnić mailowo i wymieniliśmy, jeśli nie dziesiątki, to myślę, że nawet setki maili na temat Shadowsów. Rob był bardzo życzliwym i przyjaznym człowiekiem. Miałem przyjemność także usłyszeć od niego parę miłych słów, że ceni także moją wiedzę i zaangażowanie w temat. Także chciałem po prostu podzielić się tą smutną wiadomością i po części zadedykować mu też ostatni odcinek serii. Na pewno nie zapomnimy o Robie i temat Shadowsów będzie zawsze po części związany z nim. To tyle, a teraz zapraszam na nakręcony jeszcze w wakacje odcinek. Witam wszystkich serdecznie na kolejnym naszym filmiku. Tutaj fani Shadowsów jękną z zawodu, bo już ostatnim, a ci, których zdenerwował mój cykl opowiadający o brytyjskich singlach zespołu, będą szczęśliwi. W każdym razie jest to ostatni odcinek, wakacyjny wciąż. Troszeczkę przygotowałem dla Państwa minimalnie inne tło niż ostatnio, bo będzie fajniej po prostu. Tak jak mówiłem, jak będę nudno gadał, to przynajmniej widok jest uroczy, więc przyjemnie się to wszystko ogląda. Te buczenia, które słyszą Państwo w tle, no to jeżdżą motorówki po jeziorze i skutery wodne różne i niestety nie ma tego za bardzo jak wyeliminować, więc ciche buczenie natury w tle będzie, ale no, myślę, że da się zrozumieć, co mówię dzięki temu mikrofonowi z gąbką, który sobie tutaj zainstalowałem na potrzeby mówienia na świeżym powietrzu. No dobrze, tyle tytułem wstępu. Dzisiaj zajmiemy się singlami z lat 67-69, czyli odchodzimy od tej idei, od tego pomysłu, żeby każdy program przedstawiał właściwie single z jednego roku, ponieważ tych singli zrobiło się mniej, były też mniej interesujące i stwierdziłem, że już nie będziemy tego rozciągać na 67, 68, 69, to w ogóle bzdura, bo tam był tylko jeden singiel. Tylko zrobimy takie małe kompendium wiedzy i może się szybciej streszczę, a może nie, ale będzie po prostu wtedy ewentualnie troszkę więcej tej muzyki. No dobrze, więc przechodzimy do roku 67, w którym ukazały się aż dwa longplaye Shadowsów. Tak? Pomimo, że zespół był na tej no, niestety fali nie wznoszącej, tylko opadającej muzycznie, to jednak zdołali nagrać dwa całkiem niezłe longplaye, z których zawsze uważam, że gdyby wykrojono z obu te najbardziej rockowe, fajne numery, to wyszedłby naprawdę bardzo, bardzo dobry, już nie chcę powiedzieć rewelacyjny, bo to chyba przesada, ale bardzo, bardzo dobry album. A tak nie mieli się czego wstydzić, ale też oczywiście jakieś tam wypełniacze się znalazły. Więc były dwa longplaye, była czwórka, zrealizowana tylko w Japonii, z czterema nagraniami dostępnymi tam. Działo się troszkę jeszcze na linii współpracy Cliffa z Shadowsami. Na początku roku ukazał się longplay z ich kompozycjami wykonywanymi przez Cliffa, Shadowsów i też różne zespoły towarzyszące do kolejnej pantomimy Cinderella, o której już coś tam wspominałem przy okazji chyba filmu opowiadającego o 64 roku. Także trochę się działo, ale nas interesują single. I pierwszy singiel z 67 roku był singlem wyśmienitym i niestety ostatnim takim, no nie chcę mówić w historii Shadowsów, ale można byłoby tak powiedzieć, no ale na pewno powiedzmy tutaj dyplomatycznie na długi czas. Był singlem znakomitym, spokojnie mógłby się okazać jako podwójna strona A, zresztą nie wiem, czy to nie było tak promowane, chyba nie.
Na stronie A zawierał utwór Maroc 7 i to była kompozycja z filmu. Shadowsi otrzymali propozycję napisania muzyki do filmu. Nie mieli za bardzo czasu, więc zrzucili to na swojego przyjaciela Paula Ferrisa. On się z tego wywiązał, ale oni potem nagrali też ten utwór chyba tytułowy. Ja nie wiem, bo to tego przyznam, nie wiem, czy ta wersja była wykorzystana w filmie, czy nie. Chyba nie. Chyba muzyka filmowa była muzyką filmową, a Shadowsi po prostu zagrali ten numer. Nieważne. Ważne, że melodia jest naprawdę dobra. No ten Marok, czyli taki tutaj sugerujący jakiś Maroko, czyli arabskie wpływy, coś tam w sobie ma, bo muzyka ma takie małe momenty lekko arabizujące, że tak powiem, orientalne. Coś takiego jest tam w tej muzyce zakorzenione. Jest dużo nakładek, jest mnóstwo nakładek perkusyjnych, czyli to musiało być, tak jak już mówiłem przy okazji poprzedniego filmu, nagrywane w ten sposób, że nie tylko był czteroślad, tylko jeszcze ten czteroślad był tam dublowany, redukowane te ślady. Są mandoliny, na których prawdopodobnie Hank, ale nie wiadomo tego, jest dużo nakładek perkusyjnych, jak mówiłem, dużo tego volume pedału, jakieś tam efekty wała i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, co stosował wtedy Hank, a wszystko to poparte dobrą melodią i no właśnie, i weszło to tylko na 24 miejsce. No, może nie było aż tak tragicznie. Tym bardziej, że to było chyba jedyne wejście, znaczy ostatnie wejście singla Shadowsów na listę na najbliższe 8 lat. Chyba dopiero Let Me Be The One, czyli piosenka, którą nagrali w 75 roku do festiwalu Eurowizji, dopiero weszło gdzieś tam na listę, a tak to była zupełna posucha. No w każdym razie oni pewnie nie byli zachwyceni, ale sukces artystyczny był niewątpliwy. Nagrane to zostało 12 lutego 67, a wydane 7 kwietnia 67. Natomiast bardzo ciekawym utworem był ten ze strony B. Uważam, że to jedna z najbardziej zmarnowanych stron B w historii Shadowsów. Ja w ogóle nie wiem, jak można było wymyśleć coś takiego, żeby to dać na B-stronę singla, a nie wydać jako kolejny singiel, o którym będę mówił, ale już uprzedzę fakty, że był, no nie chcę użyć słowa beznadziejny, ale był naprawdę kiepski. I już 100 razy lepszym pomysłem było wydanie Maroc 7 i danie czegoś tam z tamtego singla na stronę B i dokładnie tak samo utworu, który znalazł się na B-stronie Maroc 7, czyli Bombay Duck, tak ta piosenka się, melodia, nazywała, dać na stronę A i uzupełnić czymś tam. Murowany byłby sukces. No ale Shadowsi postąpili tak, za to mieli genialny singiel. Więc ta melodia ze strony B to był utwór napisany przez Takeshiego Hondę, jakiegoś japońskiego chyba prezentera muzycznego, miał on jakieś swoje audycje i to było napisane jako temat do jego programu, ale przy okazji ktoś tam z Japonii wysłał taśmę do EMI jako demo takie dla Shadowsów, którzy to nagrali i zresztą oni mieli poważną trasę po Japonii w 67 roku, byli tam jeszcze bardzo popularni i jakby de facto przed tą trasą zostało to tam umieszczone na tym singlu. No melodia jest świetna, fajna, melodyjna, z takim przesterowanym basem Johna Rostila. Od razu wpada w ucho i to można powiedzieć, że to są tacy starzy, dobrzy, melodyjni Shadowsi, przebojowi, ale leciutko z tym nowocześniejszym brzmieniem już charakterystycznym dla drugiej połowy lat 60. Czyli gitary Barnes i tak dalej, i tak dalej. No tego nie posłuchamy, posłuchamy Maroc 7, ale co chciałem jeszcze powiedzieć, że oba te utwory mają wyraźnie słyszalne różnice w miksach mono, ale te miksy mono, z tego co ja wiem i badałem, nigdy żaden z nich nie ukazał się na kompakcie, więc żeby się z nimi zapoznać, trzeba posiadać oryginalny singiel. O ile w Maroc 7 to są chyba jakieś plany i coś tam jeszcze może w wyciszeniu, to tutaj w Bombay Duck wyraźnie na wersji stereo, kiedy melodia się wycisza, są jakieś takie, jakby zostały skądś, kilka nut Hanka, zupełnie nie utrzymane w klimacie utworu, których nie ma w tej wersji mono. Jeszcze co ważne zaznaczenia, ten Maroc 7 w Australii ukazał się w takiej wersji jakby z taką zapowiedzią, z jakąś wcześniejszą reklamą. Wcześniej ktoś tam coś gadał. No i to też się ukazywało oficjalnie na kompaktach, więc nie jest jakimś strasznym rarytasem. No dobrze, dosyć gadania, bo miało być krócej, a wyszło 8 minut, ale to
To jest najlepszy z singli, o których chcę dzisiaj mówić, dlatego może troszkę więcej. Więc słuchamy fragmentu Maroc 7 i przechodzę do drugiego singla z 67 roku. W sumie dużym sukcesie artystycznym, no i względnym sukcesie komercyjnym poprzedniego singla, ogromnym zaskoczeniem było wydawnictwo, które ukazało się następnie. Czyli kolejny singiel zatytułowany Tomorrow's Cancelled. Ten tytuł był podobno zasugerowany napisem, który Hank i Brian, którzy skomponowali ten utwór, widzieli na jakiejś koszulce podczas wizyty w Los Angeles, czy na pewno w Stanach Zjednoczonych w każdym razie. No i było to takie totalne zaskoczenie, ponieważ utwór był ani komercyjny, ani przebojowy. Chyba no, artystycznie tu można dyskutować, tak? Taki jazzujący trochę, dosyć spokojny. On przypominał bardziej utwory, które wtedy ukazały się na solowej pierwszej płycie Briana Bennetta. I no, zaskoczenie było totalne, tak? To znaczy przejawiło się ono najlepiej w tym, że utwór w ogóle nie znalazł się na żadnej liście przebojów. No, prawdopodobnie Shadowsi mieli taki pomysł, żeby jakoś unowocześnić swoje brzmienie i jakby gonić za zmieniającą się muzyką, ale to nie był chyba najlepszy pomysł, no bo lepiej było nagrać coś w stylu tego Scotch on the Socks, który puszczałem na końcu poprzedniego filmiku, tak? Czyli coś z przesterowaną gitarą, bardziej dynamicznego, może z jakimiś odlotowymi efektami, a tutaj to mamy taką troszkę stłumioną gitarę, jakieś wibrafony, no lekkie pogłosy, co prawda, no ale ta melodyjka jest taka, no dla koneserów może być fajna, ale komercyjnie zupełnie nietrafiona i na pewno na ich albumach w tym czasie było dużo więcej nagrań, które lepiej by się nadawały na ten singiel, jeżeli już koniecznie chcieli go wydać. No więc to jeśli chodzi o stronę A, a jeśli chodzi o stronę B, to Shadowsi bardzo lubili grać wtedy na koncertach i w ogóle dla BBC, dla telewizji. Dużo razy nagrywali kompozycję Somewhere z West Side Story Leonarda Bernsteina. No i w końcu przyszedł czas, że ją nagrali w taki bardzo klasyczny dla siebie i taki nawiązujący do przeszłości sposób, to znaczy piękna gitara solowa z przodu, jakieś akustyczne arpeggio gitary akompaniującej, zero eksperymentów, po prostu czyste piękno, jak to można powiedzieć, gitarowe. No fajne to było, na pewno na stronę B dobre. I jeszcze tam na końcu sprytnie wpletli cytat z innej kompozycji Bernsteina z tego samego musicalu Maria, więc no Wyszło to przyzwoicie, nie ma co. Jeszcze dodamy, że Tomorrow Cancelled zostało nagrane 31 sierpnia 67, a ukazało się już 15 września. No ale tak jak mówiłem, była to kompletna klapa. No i teraz mogą Państwo posłuchać fragmentu i sami to ocenić. Nagranie takie bardzo, bardzo nieshadowsowskie. No dobrze, słuchamy i wracam z kolejnym singlem. Thank you.
No to przyszedł czas na rok 68, który był już totalnym pikowaniem w dół Shadowsów. Właściwie ciężko tutaj znaleźć sukces artystyczny albo sukces komercyjny, no to już to jest wymierne, tak? A niewymierne to, że sukcesów artystycznych też raczej nie było. Już nie nagrali long playa, chociaż jeszcze pod koniec, chyba w grudniu 68 roku, ukazał się taki long play Established 1958, który dzielili na pół z Cliffem Richardem, aczkolwiek w jego utworach też oni mu akompaniowali i chyba napisali też sami wszystkie te utwory, i to była taka płyta jakby nagrana na dziesięciolecie ich współpracy i w ogóle tego, że pojawili się na rynku muzycznym. No ale zanim do tego doszło, to pokazały się jeszcze single. I ten pierwszy singiel był taki troszeczkę dziwny, wydany już 12 stycznia 68 roku, ponieważ na A stronie znalazła się kompozycja London's Not Too Far, którą śpiewał Hank Marvin. To było jakby solowe nagranie, tak? Shadowsi mu tam nie akompaniowali. No całkiem ładna ballada, taka podobno, Hank mówił, że inspirowana She's Leaving Home Beatlesów. No więc Astrona de facto to był Hank Marvin, a Shadowsi pojawili się na B stronie, grając utwór Running Out of World. I ten utwór ze strony B, z tym się wiąże taka historia, że Shadowsi w 67 roku wzięli udział w takim festiwalu piosenki w Splicie w Jugosławii. Oni tam nie uczestniczyli jako jakby ci konkursowi uczestnicy, tylko jako gość specjalny, ale zarejestrowali utwory kompozytorów jugosłowiańskich, które tam pojawiły się na tym festiwalu, z angielskim tekstem. Jeden to był właśnie ten Running Out of World, a drugi nazywał się I Can't Forget. No i ten Running trafił na bestronę singla brytyjskiego London's Not Too Far, a I Can't Forget w ogóle nie został wydany w Wielkiej Brytanii. Trochę głupie, dlatego że na przykład w Niemczech po prostu zamiast kompozycji Hanka na A-stronie dali ten I Can't Forget. No i był taki singiel Shadowsów, troszkę związany z tym festiwalem, no ale pełnoprawne wydawnictwo Shadowsów. Tutaj w Anglii jakoś to pomieszano. No więc de facto nie możemy tego I Can't Forget uznać za część singla brytyjskiego i puścimy sobie A-stronę, czyli ten London's Not Too Far Hanka Marvina. Natomiast co jeszcze chciałem dodać, że ten utwór Running Out of World w wersji mono, podobno na singlu niemieckim, ja tego nie słyszałem, przyznam szczerze, ma jakieś odliczanie i istnieją też różne miksy tego utworu, o których jest cały artykuł opisany, które się tam różnią proporcjami, podobno gitary i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem do końca, gdzie one się ukazywały, no ale już mamy trzy źródła, to znaczy mamy mix stereo, mamy mix ten mono, który ukazał się na niemieckim singlu i to też zostało wydane na takiej flexi disk, czyli takim singlu jakby zrobionym z takiego plastiku cienkiego. I to się ukazało w Jugosławii, obracało się na 33, a nie 45 obrotów i chyba było dodawane do jakiegoś magazynu muzycznego. I pewnie tam też jest jakiś inny miks. Nie wiem, trzeba byłoby to dokładniej wyśledzić. Myślę, że nie jest to aż tak ważny utwór, żeby było to warte naszego zachodu, ale może ktoś z Państwa wie na przykład i się podzieli tą informacją. W każdym razie my słuchamy pierwszego singla z 68 roku, gdzie na B stronie byli Shadowsi, a na A stronie Hank Marvin, i dlatego słuchamy tej strony A, London's Not Too Far. She's got to travel light, she's walking all the way. London's not too far, she's heard the neighbors say. Her heart just beats like it's never done before. If someone stops her now, she'll die. A little prayer as she fumbles with the door. She hopes her mom and dad won't cry. She planned it all herself, and now she's on her way. London's not too far, she's heard the neighbors say. I dosyć szybko, bo już 8 marca 68 roku ukazał się kolejny single Shadowsów. Była to pierwsza ich mała płyta od 60 roku, czyli od Saturday Dance i Lonesome Fella, która miała obie strony wokalne.
Oczywiście w Wielkiej Brytanii, tak? No i no cóż można powiedzieć? Na Astronie znalazł się nostalgiczny utwór Dear Old Mrs. Bell. Ładna melodia taka zorkiestrowana, nie można nic jej zarzucić, ale no umówmy się, to nie była żadna muzyka dla nastolatków, ani młodych ludzi, tylko raczej dla dziadków, tak? No, więc tak to trochę brzmiało. Natomiast na B stronie znalazł się utwór skomponowany przez Hanka Marvina Trying to Forget the One You Love i to nagranie było, leżało w archiwach aż od października 65 roku. Fani Shadowsów brytyjscy i w ogóle tacy znawcy zachwycają się tym nagraniem, że ono było takie wspaniałe. No, według mnie jest tak samo nostalgiczne jak strona A, tylko że może pozbawione tych takich jakichś dramatycznych jeszcze orkiestrowych tam nakładek, tak? Ale no nie jest to nic wielkiego. Oczywiście singiel też nie wszedł na listy przebojów. Zresztą zapomniałem powiedzieć, że ten poprzedni też nie wszedł w ogóle. Ten Mrs. Bell został nagrany 13 stycznia 68 roku. No i chyba tyle o tym można powiedzieć. Bo nie jest to nic wyjątkowego, więc z obowiązku słuchamy Dear Old Mrs. Bell. To był ostatni singiel Shadowsów nagrany w tym klasycznym składzie, który grał przez połowę ich istnienia w latach 60., czyli Hank Marvin, Bruce Welch, John Rostill i Brian Bennett. Jak było dalej, opowiem za chwilę, a na razie słuchamy fragmentu singla. Tell you of the days when she was young. It was then upon the stage she danced and sung. Unto all her precious memories she hung. It's her memory she likes to be among. Mrs. Bell, everybody knows her well. Never did nobody any wrong. Kids have always called her ding dong, ding dong, ding dong. Dear old Mrs. Bell. No i cóż, po naszym długim cyklu, moim niekończącym się niemalże gadaniu, przychodzi smutny moment, kiedy omawiamy ostatni już singiel Shadowsów. Ci, którzy są zmęczeni, odetchnęli z radością, ale mam nadzieję, że znajdzie się wśród Państwa kilku takich widzów, którzy pomyślą, że jednak to był fajny cykl i coś tam można było się dowiedzieć, a przede wszystkim przypomnieć te w sumie świetne nagrania fantastycznej grupy, już nieco zapomnianej, no ale takie są koleje losu. Więc w grudniu 68 roku Shadowsi się rozpadli, w takim sensie, że odszedł od nich Bruce Welch, a pozostali nie wiedzieli za bardzo, co robić. Zanim to nastąpiło, jeszcze mieli sesję nagraniową, mieli taką koncepcję, żeby nagrać album z utworami filmowymi, to też nie wiem, czy to było w 68 roku takie odkrywcze, kurczę. Zamiast zagrać coś na fuzie i z Chadem, to oni muzykę filmową, no ale dobrze. Tak to było. Nagrali dwa utwory. Jeden się nazywał Chitty Chitty Bang Bang i został udostępniony dopiero po latach na kompilacji wymienianej przeze mnie w nieskończoność, czyli Shadows at Abbey Road w 1997 roku. Natomiast 13 grudnia 1968 roku nagrali też utwór Slaughter on 10th Avenue. Ta melodia była znana z bardzo fajnego, takiego dynamicznego wykonania Ventures'ów chyba z 64 roku, to mieli na singlu. Natomiast Shadowsi podeszli do tego zupełnie inaczej. To była bogata bardzo aranżacja Briana Bennetta, która we wszystkich omówieniach, zestawieniach i innych takich publikacjach na temat Shadowsów jest wymieniana jako coś rewelacyjnego. Czyli jest zorkiestrowane, zmiany klimatów. Pierwsza część jest grana przez Hanka na gitarze elektrycznej z tym jego takim charakterystycznym, łkającym zaśpiewem, który właśnie używał głównie pod koniec lat 60., na przełomie 60. i 70. Odsyłam tu do jego solowego albumu pierwszego, Hank Marvin z 69 roku, tam jest dużo tego typu grania. A potem była część też taka
jakby środkowa gra na gitarze klasycznej i powrót tego tematu. Singiel trwał prawie 5,5 minuty, był najdłuższym singlem Shadowsów, no i tak jak mówiłem, wszyscy uważają go za ogromny sukces artystyczny. Dla mnie to trochę ten utwór jest zawsze nudnawy. Zresztą podobno to samo powiedział Shadowsom ich menadżer Peter Gormley i no, chłopaki się trochę podłamali. Chociaż Brian Bennett też po latach mówił, że kiedy to nagrywali, to mu wydawało się dobre, a teraz no to tak nawet nie chcę tego komentować. Z drugiej strony wiemy, że artyści mają taką cechę, że zawsze krytycznie podchodzą do swoich dawnych nagrań, więc nie ma sensu się też tym za bardzo przejmować, w tym przypadku opinią Briana Bennetta. Wydano to 31 października 1969 roku, czyli prawie rok po nagraniu. Tutaj jeszcze powiem, że w połowie 1969 roku miało miejsce taki reunion Shadowsów, troszkę w miejsce Bruce'a Welch'a przyjęto klawiszowca Alana Hawkshaw'a. No i pojechali oni na trasę do Japonii, zresztą nawet tam została nagrana taka płyta, która wyszła w Japonii na początku tylko, a potem też na całym świecie, Shadows Life in Japan. No fajnie oni tam nawet grają, ale jednak klawisze nie dają takiego fajnego uzupełnienia rytmicznego jak gitara, tak? I tak to się wszystko trochę snuje. Zresztą po latach Hank już szczerze przyznawał, że zrobili to wszystko tylko dla pieniędzy. No i ten skład oczywiście szybko się rozsypał, ale potem jeszcze w 70 roku nagrano płytę Shades in Rock z dosyć takimi nowatorskimi opracowaniami różnych hitów ówczesnych czasów. I przez fanów Shadowsów ta płyta została uznana za ich najgorsze wydawnictwo. Zresztą, co ciekawe, tam do końca nie wiadomo, kto w czym gra. Tak? Wiadomo oczywiście, że jest Hank Marvin, nie ma Bruce'a Welch'a. Ale na pewno jest też John Rossley i Brian Bennett, z tym, że nie wiadomo, czy oni grają we wszystkich utworach i w jakich konkretnie. No ale w każdym razie, wracając do poprzedniego wątku, ta płyta została uznana przez fanów Shadowsów za najgorsze ich wydawnictwo. Natomiast wśród takich rockowców, freakbeatowców i freakowców jest bardzo dzisiaj ceniona i uważana za naprawdę fajny numer. Tam są taśmy odtwarzane od tyłu, różne właśnie te przesterowane gitary, takie dziwne aranżacje. No, dla kogoś, kto nie lubi Shadowsów w takich ich klasycznym stylu, a lubi trochę taką zakręconą muzykę przełomu lat 60. i 70., to może być coś całkiem fajnego. Także polecam do odkrycia, jeśli ktoś tego nie zna. No i to był taki koniec Shadowsów z tego pierwszego okresu już definitywny. Potem była przerwa, reaktywacja w 73 roku, no ale to, jak to mówią, jest już zupełnie inna historia. Nie będziemy tutaj o tym mówić. Chociaż może kiedyś zobaczymy, jak jeszcze będę miał ochotę zrobić jakiś cykl wakacyjny. Na B stronie ukazała się tego ostatniego singla, ukazała się po raz kolejny solowa kompozycja Hanka Marvina. Po raz kolejny zastosowano taki wybieg, tylko teraz jego melodia była na stronie B, a nie A. Bardzo fajna. Nawiązująca trochę do tematyki filmowej, znaczy zdecydowanie, bo to był słynny temat z filmu Midnight Cowboy. Zagrany naprawdę bardzo fajnie. Też część na gitarze elektrycznej, część na gitarze klasycznej. Polecam to wszystkim. Jest to chyba w ogóle moja ulubiona wersja tego utworu. Także dobrze to wypadło. No ale na stronie A był ten lekko nudnawy Slaughter on 10th Avenue. Jego posłuchamy sobie na koniec tego cyklu. Ja się serdecznie żegnam. Mam nadzieję, że to było coś fajnego, że czegoś się Państwo dowiedzieli z tego. Może niektórzy polubili Shadowsów, ci, którzy ich lubili, może dowiedzieli się czegoś nowego, a ci, którzy wszystko wiedzieli, sobie to tylko utrwalili. Więc kończymy nasz wakacyjny cykl. Jak mówiłem, montaż już i publikacja odbędzie się po powrocie, ponieważ tutaj jest to niemożliwe ze względów technicznych, no ale filmiki zostały nagrane i może będą we wrześniu i w październiku jeszcze też przedłużały trochę klimaty wakacyjne. No także z taką trochę smutną nutką, że już tutaj nie będę do Państwa mówił z nad tego jeziora uroczego. Żegnam się, do zobaczenia na kolejnych filmach. Dziękuję serdecznie za uwagę i zostawiam Państwa z fragmentem ostatniego singla Shadowsów z 1969 roku.